Pan poseł Dobromir Sośnierz, klub Konfederacji. Panie premierze, w swoim wystąpieniu wielokrotnie zachwalał pan stymulowanie gospodarki za pomocą publicznych pieniędzy. Wiem, że już o to tutaj pytałem, ale będę pytał i uświadamiał do skutku. Czy wie pan, skąd się biorą publiczne pieniądze? Publiczne pieniądze biorą się stąd, że rząd zabiera je najpierw z gospodarki. Więc pomysł, że można stymulować gospodarkę za pomocą pieniędzy wyjętych z tej gospodarki, to jest taki sam pomysł, jak to, że można się podnieść za włosy nad ziemię. To jest ta idea, tylko bardziej skomplikowana, tak? Bo działacie według zasady, że jeśli coś nie działa, to rozbuduj i trudniej będzie zauważyć, że to nie działa. Jeśli coś nie działa w małej skali, to nie zadziała też w dużej skali. Drugie pytanie, dlaczego pan o epidemii mówi w czasie przeszłym? Bo dane na to nie wskazują. Pan powołał się na przykłady innych krajów. To są wykresy z Czech, to jest wykres z Belgii, to jest wykres ze Szwajcarii. Widzimy, że to spada. U nas trzyma się cały czas na wysokim poziomie. Dlaczego pan mówi w czasie przeszłym? My jesteśmy po prostu rozwlekliśmy w czasie tę epidemię, a nie zwalczyliśmy jej. Pan poseł